Siemanko, w dzisiejszym filmie gramy w chowanego, ale to ja będę szukać widzów, a oni będą chowali się w moim wielkim zamku. Role się odwróciły, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Będą mogli się oni też przebierać za różne przedmioty, jak to ja zawsze robię, ale też nie muszą. Będą mieli na to 30 sekund, aby się przebrać i schować, więc jestem ciekawa, jak to pójdzie i czy wszystkich znajdę. Chowany jest oczywiście na czas i mam do 3 minut właśnie na znalezienie ich, jeśli kogoś znajdę, to go banuję, ale to tylko na chwileczkę, tak żeby się nie mieszało, kogo już znalazłam, a kogo nie znalazłam i szukam dalej innych. Jeśli się wydarzy, że kogoś nie znajdę, to przegrałam, widzowie, a widzowie wtedy wygrali, jest 1-0 dla nich. No dobra, mam nadzieję, że pójdzie mi jak najlepiej, a więc uwaga, uwaga, zapraszam was wszystkich do zamku, bardzo proszę, nie będę tutaj zmieniać może koloru tego zamku, ale zmienię może na tron, bo to mi się bardziej podoba. Okej, no co, wychodzę. Ja już, słuchajcie, wychodzę. Zasłaniam też tutaj zasłony, bo mi tu karcia napisała: zasuń zasłony, żebyś nie podglądywała. O, no dobra, niech wam będzie. Więc bardzo proszę, zasłonięte zasłony, a wy w tym momencie macie 30 sekund na przebranie się i schowanie. Dałam widzom 1,5 minuty na przebranie się i schowanie, więc uwaga, uwaga, zaczynamy. Dobra, tę dziewczynę chyba od razu zbanuję, bo słuchajcie, ona niestety dopiero teraz do nas dotarła i nie będę tutaj tak tracić czasu, żeby wszystko opowiedzieć, więc żeby mi się nie mieszało, czy ona jest znalezioną, czy nieznalezioną, to chyba zaraz ją zbanuję. Ale uwaga, podchodzimy tu. No i... O ty kurcze, nie ma tu nikogo. Bardzo to jest ciekawe. Bardzo to jest ciekawe. Ja już sobie teraz odsłonię, żeby było nieco jaśniej, chociaż tutaj jest górka, więc to mi nic nie robi. Ale dobra, dobra. Poczekajcie, poczekajcie, bo coś czuję, że... No nie ma ich tutaj? No co wy, widzowie? Dobra, idziemy do lochów. Idziemy do lochów. Kto tu się skitrał? Czy ktoś tu się skitrał? A! Siema! Dwie osoby już mam! Ale wykowo. Dobra, otwierać mi te lochy. Nie ma tu nikogo? Co jest grane? Dwie osoby. Ale wykowo. Dobra. Tutaj też nikogo nie ma. Niedobrze, widzowie, niedobrze. Więc idę tu. A tu jeszcze chyba. Ej, poczekajcie, bo jestem jakby chyba za duża. No tak, za duża. Więc się zmniejszę. Ej, nie ma ludzi. Where are you? Oni się pochowali w komnatach na bank. Idę tam. Idę tam, słuchajcie. Do tej jednej się schowali, pewnie do tej czerwonej. O, kaktus! Jakim cudem tu kaktus? O, kaktus. Jakim cudem? Te deski były tu? Ej, bekowo. Dobra, ktoś puszcza muzykę. Ktoś puszcza muzykę! Kto to? Nie ma tu nikogo? Oh my god, muszę go złapać. Kto puszcza muzykę? A wiecie, że takie rzeczy was zdradzają ogólnie? Jak słyszę tą muzykę. O, siema! Nada nowek. I możliwe, że to on. O, kaktus. Ponownie kaktus jakiś, słuchajcie. Chodź to! To nie jest Berek, ale Berka też chce z wami zagrać. To schodzi czasu, ale no dobra, to mam nauczkę i będę po prostu musiała się śpieszyć, wiecie? Więc mam tu 3 minuty. Ja już nie wiem, bo mi się pomieszało, gdzie ja byłam, gdzie ja nie byłam. Ale dobra. I chyba jeszcze ostatnia komnata. I mamy tylko 3 minuty, słuchajcie. To jest bardzo mało na tak wielki zamek. I niestety, no nie będę oszukiwać, nie będę. 3 minuty, słuchajcie, już minęły. Ale fajnie, ale muszę się śpieszyć. No dobra, widzowie. Okej, więc teraz tak, sprawdźmy, kto został znaleziony. Teraz tak, spójrzcie, została tak, znaleziona fanka Belli, krówka Belli, fanka, fan Belli, Nati i tutaj nie ma nazwy, więc sobie kliknę i spojrzę. Poczekajcie, faniusia Belli. Dobra, słuchajcie, no cóż, tutaj jest porobione już. Teraz czas na to, żeby wyszli ci. Okej, koniec czasu i wyjdźcie wszyscy ci koło tronu, kogo nie znalazłam. I bardzo proszę, skąd wy wylazłyście, to ja nie wiem. Więc teraz tak, mamy Julit, uwaga, Madzia, to są dwie osoby, które, słuchajcie, nie zostały znalezione. Ty, gagatku,
Ja nie wiem, czy przed chwilą nie byłaś czarna, bo jeśli tak, no właśnie, to cię znalazłam chyba. Nie, dobra, to ciebie nie znalazłam. Kat cię nie znalazłam, ale tego czarnego znalazłam, tylko nie zdążyłam zbanować! Dobra, Filiposek, no jest tu fanka. Dawajcie, dawajcie, czy to już wszyscy? A z nim co się stało? Chyba to są, słuchajcie, wszyscy, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że czytają, słuchajcie, czat. No dobra, to w takim razie lecimy teraz do kolejnej rundki i ja teraz lecę, słuchajcie, odbanować ich wszystkich, którzy tutaj, słuchajcie, stoją i zaczynamy drugą rundę. Okej, mamy kolejną rundeczkę, czas start, lecimy. I na górę, i na górę, od razu na górę, bo wcześniej się tak skupiłam bardziej na dole i słuchajcie, nie poszłam do tych komnat i zaraz ich tu pobanuję. Zaraz ich tu zbanuję. Szybka piłka, szybka piłka. Dobra, to nie taką lata. Ej, ty, to nie jest ten, jakby co berek, więc ja ciebie banuję. No ban, dobra, okej. Znaleziona, sama wyszła. O, kolejny kaktus. Dobra, to nie, bo ja tu... To nieważne, dobra, okej. To same kaktusy, słuchajcie, tu latają. Teraz kolejna komnata. Tu nikogo nie widzę. Dobra, dobra, spoko, spoko. Kominek. Nie ma nikogo, dobra, w tej komnacie nie ma nikogo i lecimy jeszcze tu naprzeciwko. Nie stoi tu żadna dziwna rzecz. Okej, okay. I jesteśmy tutaj, tutaj też nie ma nikogo. Dobra, no to lecimy, słuchajcie, najpierw na samą górę, bo wydaje mi się, że tam będzie sporo ludzi. Otwieraj się. Jako mały ludzik, to słuchajcie, ciężko jest mi to robić, ale widzę, że... Tu jest! Kolejna osoba, którą muszę zbanować. Dobra, ale to jest dziwnie za mało, więc mi się wydaje, że oni są w lochach, wiecie? Lecimy na dół, na sam dół, widzowie. Szybko, szybko, minuta 16 dopiero. Okej, okay, i jesteśmy w lochach. I teraz tu. Nie ma tu nikogo? Jakim to cudem? Poczekajcie, poczekajcie. I teraz tak, mamy lochy. Mamy lochy. I tu nikogo nie ma. Oni się pozmieniali w kolory. Oni się mogą wtapiać idealnie w to wszystko. Więc mogę mieć problem ze znalezieniem ich, ale wcześniej były ciemne osoby. Więc słuchajcie, ja wiem, co oni mogą kombinować. Ja to wiem. Poczekajcie, stanę sobie tak bokiem. Dobra, to nie tu. Okej, tutaj też nikogo nie ma. Ej, 2 minuty. Gdzie oni są? Dobra, lecę teraz na środek. Lecę na środek i lecę teraz do... No kurde, jak mi się źle steruje, jak jestem malutka. Nie ma tu nikogo. Tu gdzie jest safe, to lecę jeszcze do kuchni. Dobra, jest ktoś czerwony. O ty! Jesteś szary. Odsłaniam. Nie ma tu nikogo? Jak to? No dobra, a gdzie skarcia i te sprawy? Gdzie oni są? W jakie przedmioty się poprzebierali? Dziwna zagwozdka. Skrzyni nie ma tak dużo. Poczekajcie. Muszę się zwiększyć. 15 sekund tylko mam. Jeszcze woda, bo to też należy do zamku. Poczekajcie, bo tu nie ma. Jeszcze tutaj. Jeszcze lecę tu. Tu nie ma. Tu nie ma nikogo. No to jak? Jak oni to porobili? Halo? Jeszcze wyjść stąd nie mogę. 3 minuty minęły. Uwaga, 3 minuty minęły. Więc koniec czasu, widzowie. Koniec czasu. Wy zostajecie tutaj, a ja lecę tu i zobaczę, kogo nie znalazłam. Ej no! Gdzie byście byli? Przecież byłam tutaj. Przecież byłam tu w sejfie. Wy drugi raz stąd wychodzicie. Czyli gdzie wy się chowacie? Cwaniaki jedne. Jak wy byłaś obok mnie? No, szary, słuchajcie, ciężko jest znaleźć szaryjek, jak jeszcze się tutaj szybko chodzi i w ogóle właśnie patrzy na ten czas i tak dalej. Bo jest w tym samym pokoju, co ja. No właśnie, widzicie? Widzicie, jak tu jest? Ale dobra, no co? Nadal sporo osób nie znalazłam. Więc to nie jest wcale takie łatwe, widzowie. Faktycznie. Okej, okay, uwaga, czas start. Lecimy. Szybciej, Belka, szybciej. Gdzie oni, skąd oni tutaj wybiegają? To ja tego nie wiem. Już otwieram to, słuchajcie. No i tu ich niby nie ma. A wy cwaniaczki!
Nie, czy to była kasa? To była kasa, ale słyszycie? Oni klikają te jakieś gazety czy coś. Te kartki takie. Nikt się tu chować nie chce. Rozglądam się za kolorami. Dobra, idę na górę. Idę na górę, idę na górę. Osiem, a znowu kaktus. Dobra, niebieski. Tutaj też nikogo nie ma. Tutaj. Tu też nikogo nie ma. Dobra, słyszę. Nie wiem, co ja słyszę w sumie. Siema. Dobra. Chyba słyszę, słuchajcie, lochy. Tak mi się wydaje. Dobra, zielony tutaj się przecież nie idzie. To po co ja tracę czas? I kolejna sala. I tutaj nie ma jakiejś dziwnej rzeczy. I to jest to. I tu nikogo nie ma. Dobra. Słyszę, jak ruszają lochy. Ale pójdę jeszcze na górę. O, siema. Dobra, ban. Okej. Okay. Siema, ludzie. Siema. Pyk. Pyk. Okej. Okay. Easy. Easy, easy. Szybko, szybko. Minuta 20. Dobra, tu jest git. Czy ktoś jest tutaj jakiś szary, czarny, biały, coś w tym stylu? Szukajmy, szukajmy, ale ja tutaj tego nie widzę. Dobra, nie ma. I teraz do lochów. Jazda do lochów, jazda do lochów. Szybko, szybko. Gościu, to nie jest berek. Dobra, i mam wrażenie, że gdzieś mi mignął jakiś kaktus, ale dobra. Już teraz nie będę się cofać. Poczekajcie, teraz najgorsze jest to, że muszę się zmniejszyć, jeśli chodzi o lochy. Dobra, tutaj nie ma jakiegoś takiego koloru, ale mnie wkurza, jak ktoś zawsze podjeżdża, słuchajcie, z tą muzyką. I teraz tak, tutaj też nikogo nie ma jakby. I specjalnie, słuchajcie, przy zamku siedzi. Siema. Okej. Dobra. Dzieci jedni się pochowali. Dobra, idę stąd. 2:20. Też ban. Okej. No i tu ich jakby nie widzę. Słuchajcie, nie widzę ich. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Oni musieli się gdzieś tutaj pochować. Oni mają dobre kryjówki, cwaniaki jedne. A może tu można gdzieś wleźć? Nie? A dlaczego? A no tak, bo to jest nowy zamek. Wyjdź żeś stąd. Oh my god. Ja sobie zmienię na tron. Kim jesteś? Banuję cię. Dobra, ten ktoś się nie liczy, słuchajcie, bo se tako wlas. Gdzie oni mogą być? Słuchajcie, już 3 minuty i ja muszę obczaić, skąd oni tutaj wychodzą. Chyba, że oni wychodzą jakoś stąd. To też może być myśl. Dobra, koniec czasu. Jak one wylazły stamtąd? Jak ja się pytam? Przecież ja tu byłam. Ej, wy z sejfu wychodzicie. No właśnie, miałam taki moment, że tu wlazłam i miałam wrażenie, że kogoś widziałam. Wszyscy tutaj pochowali. Jak ja nie... On, ta gotówka musiała mi to przykryć. Gdyby jej nie było, to już bym was widziała. A słuchajcie, zobaczcie, tyle osób nie znalazłam, ale wiedziałam, że wy tam jesteście. Bo słuchajcie, no masakra, byłaś nad kominkiem, a ja byłam w kominku. Jak się wtopiła, oh my god. Aż jestem ciekawa i później sobie obejrzę to jakoś, nie wiem, spowolnieniu, czy po prostu jeszcze raz i zobaczę, jak ja mogłam to ominąć. No ale to tak jest, słuchajcie, ja też czasem mówię do was, że jak mogliście mnie ominąć, ale... Ale to wiecie, czas, właśnie presja tego czasu i wszystko. Także no jest ciężko, ale słuchajcie, 3 rundki za nami. Chowaliśmy się dzisiaj w zamku, to znaczy wy chowaliście się. Dajcie znać, czy wam się podobało. Też mam zamiar z wami nagrać takiego berka, na przykład w zamku. Jeśli macie takie propozycje na takie filmy, to dawajcie znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Pa, pa!